Serdecznie Państwa na uroczystości poświęconej 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana prezydenta miasta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Wilhelma Zycha, przedstawiciela pani poseł Barbary Chrobak. Witam również zgromadzonych tutaj radnych Rady Miejskiej, panią Wandę Olko, panią Danutę Gojną-Ucińską, panią Annę Sporyszkiewicz, pana Jana Bosaka, pana Stefana Wojnowskiego oraz pana Janusza Kubickiego. Witam także Poczty Sztandarowe i przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Sybiraków, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu, Śląskiej Organizacji Obronnej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 35 imienia Armii Krajowej. Serdecznie witam porucznika Mariana Rokickiego, pseudonim Rydz z Armii Krajowej. Witam delegację Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu na czele z komendantem miejskim, inspektorem Dominikiem Mączykiem. Witam przedstawicieli Partii Demokratycznej, a także przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego z prezesem panem Stanisławem Krawczykiem. Witam przedstawicieli Rady Dzielnicy Południe. Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość uświetnia Zagłębiowska Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Sebastianem Jandą. Witam również media oraz mieszkańców, którzy się tutaj zgromadzili na dzisiejszych uroczystościach. Poproszę pana prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten mimo wszystko ładne popołudnie, ładny poranek 3 maja, by po raz kolejny podziękować tym, którzy walczyli, którzy starali się o to, żeby Polska była pięknym, wspaniałym i suwerennym krajem. 225 lat temu, na paręnaście miesięcy, zaświeciło nad Polską słoneczko. Zrobiło się pięknie, radośnie. Polacy byli szczęśliwi. Niestety, po kilkunastu miesiącach również Polacy, tylko ci, którzy o ojczyźnie myśleli inaczej, doprowadzili do tego, że przez setki, ponad 100 lat to słoneczko było gdzieś schowane. Jak to w Polsce? Potrafimy walczyć o wolność, gorzej nam z niej utrzymanie. Ale przecież dobrze wiemy, że gdy nawet jest pochmurnie, to słońce jest gdzieś daleko. I Polacy zawsze o tym wiedzieli i walczyli o to, żeby ten kraj był wspaniały i wolny. Szanowni Państwo, mówię o tym dlatego, że bez konstytucji państwa nie istnieją. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj mamy sytuację, w której konstytucja jest, ale nie wiemy, kogo spytać się o to, czy to, co w naszym kraju się dzieje, jest z nią zgodne. Dlatego tak sobie myślałem, gdy tutaj podchodziłem do tego mikrofonu, co do Państwa powiedzieć, bo rzadko
staram się przygotowywać do takich przemówień, bo myślę, że najważniejsze jest to, co myślimy w danym momencie, w danym miejscu, to, co mamy w sercu. Pomyślałem, że powinniśmy apelować do tych, którzy nami zarządzają, o to, aby w końcu skończyli te swoje przepychania i wojenki. Po to, aby Polska mogła w końcu cieszyć się wolnością, a nie musiała ciągle o nią walczyć. Szanowni Państwo, mówię też dlatego o tym, bo jestem samorządowcem, jestem prezydentem wspaniałego miasta z takimi wspaniałymi ludźmi jak Państwo Sosnowca, stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Miasta, w którym zawsze potrafiliśmy pomagać innym, w którym zawsze dbaliśmy o to, żeby walczyć o niepodległość, tylko że musieliśmy dużo dłużej czekać na to, żeby ją w godny sposób obchodzić. Bo przecież nawet pewnie niewielu z nas daje sobie sprawę, że dopiero w latach 90. można było wieszać dzięki posłowi blisko nas, spod Beskidzia, który wymyślił sobie to, że flagę, polską flagę narodową każdy może wieszać w każdym momencie. Tak jak to jest na całym świecie. W Polsce przez lata komunizmu to nie było możliwe. Nie można było flagi wieszać w tym dniu, którym się chciało, w tym czuło się Polskę. Tylko dlatego, żeby nie czcić takich dnia 3 maja, żeby zaraz po 1 maja w nocy ściągać flagi, żeby nie można było przypominać o tym, że Polska jest pięknym, wspaniałym krajem, który Polacy chcą się upominać. I mówię o tym jako samorządowiec, bo przecież tutaj za chwilę, bo około godziny 19 rozpocznie się fantastyczny koncert poświęcony tym, którzy również chcieli żyć w wolnej Polsce, powstańcom śląskim. Powstańcom, które pewnie mieliby dużo trudniej, a może nigdy by im się nie udało to, żeby przyłączyć, żeby powrócił Śląsk do Polski, gdyby nie pomoc stąd. Z Polski, z Zagłębia, z Sosnowca. Bo tutaj właśnie na naszych terenach były oddziały, które przekazywały broń, które wspomagały. To tutaj byli przenoszeni ranni. To tutaj działo się wiele, to tutaj było dowództwo, to prezydent Sosnowca tworzył organizacje humanitarne, które pomagały. Dzięki nam, dzięki mieszkańcom Zagłębia, Sosnowca, dzięki mieszkańcom Polski mieszkamy razem w jednym wspólnym kraju, Polsce, razem z mieszkańcami Śląska. I za to należy się szacunek dla tych wszystkich ludzi. Dlatego z takim zdziwieniem czytam, gdy mówi się o obchodach dzisiejszych, a cieszę się, że z każdym rokiem jest nas więcej, cieszę się, że jesteśmy razem i dziwię się, gdy czytam, że to są sztampowe obchody. Tak, może i sztampowe dla niektórych, bo składanie kwiatów, wspólne składanie kwiatów, to tradycja, która każdego roku będzie w tym mieście w Sosnowcu, bo my jesteśmy patriotami i o tym pamiętamy. Tak, wspólnie ci, którzy będą chcieli, pójdą do kościoła, do katedry i będą modlić się o to, żeby Polska była pięknym, wspaniałym krajem. Ale też trzeba czcić takie rzeczy jak powstania śląskie. Trzeba, bo pewnie ile tych powstańców myślało, gdy szło na walkę z Niemcami, o tym, że to jest 2 i 3 maja. Ile pewnie w sercach tych Ślązaków było miłości do Polski i pamięci o wolnym kraju, o 3 maja, o Konstytucji. Dlatego cieszę się niezmiernie, że to właśnie tutaj, w Sosnowcu, odbędzie się jeden pewnie z największych koncertów w historii naszego miasta. Że tutaj w Sosnowcu będzie serce 3. powstania śląskiego. Że tu będziemy składać hołd powstańcom, ale również hołd tym, którzy tym powstańcom pomagali. Szanowni Państwo, dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem. Bo też często o tym powtarzam jako samorządowiec, że samorząd i miasta to ostatnie miejsca, w którym nie ma wojny. To ostatnie miejsca, w którym ludzie się nie kłócą, a jak się spierają, to tylko o dobro swojego miasta. Dlatego jeszcze raz apeluję o to, żeby wspólnie dla Sosnowca, pomysł na wspólne działanie na rzecz naszego miasta, wspólnie dla województwa, pomysł na wspólne działanie dla całego województwa śląskiego i wspólnie dla Polski, wspólne działanie dla naszego kraju był pomysłem, który będzie ożywiał nas i będzie nas wspierał w dążeniu do tego, żeby w takim wspaniałym, wolnym i bez wojen, bez kłótni w państwie żyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Ja chciałbym jeszcze przywitać przedstawicieli Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych oraz radnego pana Karola Winiarskiego. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, żeby tradycji też stało się zadość, poproszę jeszcze pana prezesa Stanisława Krawczyka, który tutaj co roku zabiera głos. Odkąd pamiętam, poproszę o zabranie głosu.
Szanowni zebrani, społeczność miasta Sosnowca, władze samorządowe, delegacje. Szczerze się cieszę, że jak prezydent zauważył, jest nas coraz więcej. I to jest słuszne. To chcę przypomnieć, że święto 3 maja po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 18 roku w okresie międzywojennym było świętem państwowym. Dopiero po II wojnie światowej władze komunistyczne zabroniły obchodzić te święta i dopiero wróciła tradycja obchodów tego dnia jako święto państwowe w roku 1990. Czyli jest to, powiedzmy, kontynuacja to, co nasi przodkowie zapoczątkowali. Patriotyczni, nastawieni do rzeczywistości. Rzeczywiście to, co powiedział pan prezydent, w kraju jest różnie. Różnice są znaczne pomiędzy ugrupowaniami. Teraz, od roku, rok temu apelowałem też, żeby brać udział w jednych wyborach prezydenckich, wyborach parlamentarnych. Zmieniło się. Nie wszyscy chcą to uznać, że mandat sprawowania władzy otrzymała organizacja prawicowa. Ale trzeba honorować to. Następny wybór też należy do nas, ale trzeba czekać na to 4 lata, sądzę. Jestem może nawet pewny tego. Czy będzie nadal ta władza, która jest obecnie, czy nie, to wszystko zależy od nas. Ale dużo się robi. Teraz myśli się, żeby zmienić konstytucję. Tak, ostatnia zmiana u nas była w 97 roku. A ponoć, dlatego się tam, co 20 lat, jak uchwalono 225 lat temu, tą konstytucję należy nowelizować. Ale nie pod układ partyjny, tylko pod rzeczywistość, jaką wymaga kraj. A sądzę, że konstytucja ulegnie zmianie. Powinna. Do tego potrzebna 307 głosów, posłów. Nie tylko z jednego ugrupowania, może do tego przyłożą się jeszcze inne opcje polityczne. Bardzo bym tego chciał. A co w konstytucji? Przede wszystkim uważam, że konstytucja powinna być obywatelska, nie dla władzy. Obywatelska, czyli na przykład emerytura nie powinna być waloryzowana procentowo, kwotą, i to nie każda. Od pewnej granicy nie powinno być w ogóle być waloryzacji, w zasadzie powinno się podciągać te najniższe uposażenia, żeby obywatela było stać na wyżywienie, utrzymanie, leczenie. I do tego powinno to zmierzać. Bo to, co Bismarck, bo on to zmienił drugiego pomysłu te emerytury, to było parę set lat temu, czasy się zmieniają. A chcę powiedzieć, że są kraje, które w ogóle nie mają emerytur. Są kraje, które mają emerytury obywatelskie czy państwowe, jak na przykład Szwecja. I też bardzo bym pragnął, żeby w naszym kraju taka emerytura była. Żeby każdy, kto pracuje, niech zarabia, ile zarabia. 20-30 tysięcy jego prawo. Natomiast, jeśli dopłynie już do czasu, kiedy zasłuży na emeryturę, to ta emerytura powinna być dla wszystkich jednakowa. To tylko takie miałbym życzenie na dziś, czego sobie i każdym z Państwa, wszystkim i każdemu z osobna życzę. Dziękuję serdecznie. Niech się święci 3 maja. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi również. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do oficjalnych uroczystości składania kwiatów. Bardzo proszę władze samorządowe miasta Sosnowca, proszę o składanie kwiatów.
oświaty będą składać władze samorządowe na Sosnowca z panem prezydentem Mateuszem Kaczyńskim oraz panem przewodniczącym Rady Miejskiej Wilhelmem Zobaczem oraz organizacji pomocniczej. Przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego. Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Panem porucznikiem Marianem Rokickim, pseudonim Rydz na czele.